Czy wiesz, że budowanie zdrowego kościoła to twój obowiązek? Pan Jezus nakazuje nam czynić ludzi uczniami. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Apostoł Piotr mówi, abyś wykorzystywał swoje dary w służbie braciom. Pierwszy list Piotra, czwarty rozdział. Paweł pisze, abyś mówił prawdę w miłości po to, aby Twój Kościół dojrzewał. List do Efezjan, czwarty rozdział. Celem publikowanych materiałów nie jest zastąpienie lokalnego kościoła. Biblijne materiały w internecie mogą być pożyteczne, ale Bożym planem jest to, aby każdy chrześcijanin zaangażował się w swoim lokalnym kościele. Dzisiaj chciałbym podać kilka biblijnych odnośników do tego, czym kościół lokalny jest. Najpierw może powiem bardzo krótko, czym kościół lokalny nie jest. Jeżeli nie jesteś chrześcijaninem ewangelicznym, jeżeli jesteś rzymskim katolikiem, to zachęcam cię też, możesz oglądać ten film, bo zobaczysz, jak funkcjonujemy, jak działamy, jak powinny wyglądać zdrowe chrześcijańskie wspólnoty, bo widzimy wiele nadużyć, wynaturzeń. Wielu ludzi dzisiaj na świecie podaje się za chrześcijan, a to, jak żyją, Całkowicie temu zaprzecza. Dlatego my, jako chrześcijanie ewangeliczni, zawsze wracamy do Słowa Bożego, sprawdzamy, jak powinniśmy żyć i staramy się tak żyć. Ok. Czym Kościół Lokalny, społeczność, zbór nie powinien być? Czym nie jest? Wielu ludzi bowiem myśli, że Kościół to coś w rodzaju stowarzyszenia, że do Kościoła można się zapisać, tak jak można się zapisać na siłownię. Tak jak zdobyć karnet na basen czy na siłownię, kiedy chcę, przychodzę, kiedy nie chcę, nie przychodzę. Kościół to nie jest miejsce, gdzie mamy rozrywkę, gdzie ktoś dostarcza nam rozrywki, ale to bardzo poważna sprawa. Dlaczego to jest poważne? Zaraz przejdziemy do fragmentów biblijnych, gdzie Pan Jezus mówi o Kościele, gdzie apostołowie mówią o Kościele w bardzo ważny sposób, zwracają uwagę na bardzo ważne rzeczy. To nie jest błaha rzecz. Często chrześcijanie używają takiego porównania, że Kościół lokalny to coś na wzór ambasady. Gdybyś był na przykład Amerykaninem i byłbyś w jakimś kraju, wybuchłaby wojna w nim, to musiałbyś się udać, chcąc uciec z tego kraju, do swojej ambasady. Ta ambasada, po sprawdzeniu, że jesteś faktycznie obywatelem amerykańskim, zapewniłaby ci ochronę, być może zapewniłaby ci też właśnie transport do domu, abyś mógł uciec z miejsca. Gdzie rozpoczął się konflikt. To było wielokrotnie w naszej najnowszej historii, zarówno w afrykańskich krajach, tak się działo, jak i wiemy, że podczas wojny na Ukrainie też ambasady, wiedząc wcześniej o ataku, wzywały swoich obywateli, aby ich ochronić. Kościół lokalny jest takim miejscem to miejsce, gdzie bracia i siostry w Chrystusie. Potwierdzają, że ktoś faktycznie jest chrześcijaninem. I możesz z jednej strony powiedzieć, ja sam mogę to uczynić, sam mogę to potwierdzić, i z jednej strony może to być prawda, a z drugiej strony może to być kłamstwo. Kiedy patrzymy na swoje życie, często widzimy je w o wiele lepszym świetle niż one jest w rzeczywistości. Chociaż Będę o tym nagrywał na innym kanale już wkrótce. Film Pierwszy Lizdiana mówi coś przeciwnego. Prze, pierwszy Lizdiana mówi, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to widzisz w swoim życiu masę grzechów. Ale to nie temat na ten film. Ten film będzie wkrótce na kanale Kościół Chrześcijański. Dobra Nowina. Zachęcam, ale wracajmy do tematu tego filmu. W Biblii widzimy, że nie ma samotnych chrześcijan. Mówiłem już o tym. I nie wiem, w jakim jesteś miejscu. Czasami tak się zdarza, że jesteśmy w jakichś kościołach, wybuchają konflikty, są bardzo toksyczni ludzie, i to jest oczywiście coś, co należy potępić. I faktycznie, jeżeli tak jest w Twoim kościele, jeżeli nauka jest niebiblijna albo ludzie, którzy nauczają, doprowadzają wciąż do konfliktów, skupiają się na jakichś dziwnych rzeczach, to myślę, że. Każdy chrześcijanin powinien bardzo poważnie rozważyć wyjście z takiego miejsca. Podobna sytuacja jest, kiedy jakaś społeczność, jakiś kościół naucza rzeczy niezgodnych ze Słowem Bożym. Ja sam byłem rzymskim katolikiem przez wiele, wiele lat, ale kiedy Bóg otwarł mój umysł i zobaczyłem, że Kościół Rzymski naucza niezgodnie ze Słowem Bożym, nie miałem wyjścia, musiałem z niego wyjść. Podobna sytuacja może mieć y, miejsce także w kręgach protestanckich. Dwa lata temu lub trzy już, nie pamiętam, Kościół Świętoświątkowy w Polsce podjął decyzję, że wbrew temu, co naucza Słowo Boże, u nich y, pastorami mogą być kobiety. I cóż, podobnie jak zachęcamy rzymskich katolików do tego, aby wyszli z kościoła, który naucza błędów, Naucza niezgodnie ze Słowem Bożym. Tak samo zachęcamy wszystkich, którzy są w tych kościołach, aby wyszli z Niego. W księdze objawienia jest taki fragment. Oczywiście trzeba uważać, żeby go nie nadużyć, aby nie wpisywać sobie tego fragmentu do rzeczywistości, którą sami czasami widzimy bardzo negatywnie, ale jest taki fragment, gdzie Bóg mówi do chrześcijan, aby wyszli z nierządnicy, aby wyszli z organizacji, która no właśnie, czasem może walczyć z kościołem, a czasami może fałszować różne nauki biblijne. Sytuacja jest bardzo skomplikowana w przypadku takich problemów w kościele lokalnym. Nie zachęcam wszystkich do wyjścia, ale jeżeli w Twoim kościele nauka jest niezgodna ze Słowem Bożym, to naprawdę powinieneś, powinnaś to bardzo poważnie rozważyć. Nagrywam ten film głównie do ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, a nie mają potrzeby znalezienia Kościoła. Dlatego też chcę pokazać tutaj, jak Kościół był ważny, jak Kościół nadal jest ważny, jak Kościół jest wręcz konieczny. Jeżeli uważasz się za chrześcijanina, a żyjesz sam, a żyjesz sama, nie jesteś członkiem żadnego lokalnego Kościoła, to nie jesteś posłuszny, nie jesteś posłuszna Chrystusowi. Dlaczego nie jesteś posłuszny? I dlaczego, nie będąc posłuszny, nazywasz się chrześcijaninem? Oczywiście każdy z nas zmaga się z wieloma grzechami. Życie na tym świecie jest trudne, zmagamy się z wieloma grzechami, i możesz być osobą, która szuka kościoła. To zachęcam cię, szukaj. Może się okazać tak, że będziesz się musiał, że będziesz się musiała przeprowadzić, to uczyń ten krok. Niestety wielu ludzi, trwając w grzechach, uznaje, że może w nich trwać. I wielu ludzi, którzy nie mają Kościoła, uznają, że mogą nie mieć, że Kościół jest im niepotrzebny. No ale teraz przejdźmy do Biblii. Mam tu kilka fragmentów wypisanych, więc będę odnosił się do notatek. I kiedy popatrzymy naprawdę bardzo skrótowo na kilka fragmentów, zobaczymy, że w Biblii nie ma samotnych chrześcijan. Kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, ósmy rozdział, widzimy, że Saul tępił zbór. Później w 11 rozdziale dziejów apostolskich widzimy, że wieść wieś o nich dotarła do uszu zboru w Jerozolimie. Dalej w 11 rozdziale widzimy, że Barnabaj i Saul też przebywali w zborze. Widzimy, że w 12 rozdziale dziejów apostolskich, że Herod zaczął atakować niektórych członków zboru, czyli kościoła. Widzimy w 12 rozdziale, że zbór modlił się nieustannie. Widzimy w XIV rozdziale, że, zbór, że chrześcijanie gromadzili się w zborze, byli w XV rozdziale chrześcijanie wyprawieni przez zbór albo zostali przyjęci przez zbór. To taki telegraficzny skrót przez kilka fragmentów z dziejów apostolskich, gdzie widzimy, że życie chrześcijańskie toczyło się wokół wspólnot ludzi, wokół kościołów, wokół zborów. Używamy różnego nazewnictwa. Część chrześcijan używa nazewnictwa kościół, jako z, mm, społeczność chrześcijan. Mówiłem w poprzednim filmiku, społeczność ludzi wywołanych ze świata. Część chrześcijan używa słowa zbór, więc ja będę też tego używał zamiennie. Piotr mówił: paście trzodę bożą, która jest między wami. Piotr nakazuje starszym, aby paśli. Trzodę, która znajduje się pomiędzy nimi. Czytam o tym w pierwszym liście 5, w Piotra w piątym rozdziale, w drugim wersecie. Paweł też nakazuje to samo Starszym w Efezie, aby mieli pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której Duch Święty ustawił, ustanowił Was biskupami. O tym czytamy w dziejach apostolskich w dwudziestym rozdziale. Widzimy, skoro Paweł i Piotr pisze do Starszych, do biskupów, do pasterzy, aby starali się o trzodę, to oni musieli wiedzieć, kto w tej trzodzie jest. I dlatego tak ważne jest to, abyśmy mówili o tym, że, i przypominali, konieczne jest posiadanie zboru przez każdego chrześcijanina. Nie ma wolnych elektronów w Biblii, nie ma wolnych elektronów w Nowym Testamencie. Każdy chrześcijanin przypisany jest do konkretnego Zboru, którym jest członkiem, przed którym odpowiada za to, co robi i który stara się budować. Ok, przejdę jeszcze przez kilka fragmentów biblijnych już ponad 10 minut, ale no postaram się, aby ten film nie był zbyt długi. Nie umieszczam tu wszystkich, tem y wszystkich fragmentów, naprawdę temat jest bardzo, bardzo szeroki. Chcę umieścić kilka fragmentów biblijnych, aby pokazać że chrześcijanie nie powinni, nie mogą żyć samotnie. I zobaczcie zresztą sami. Pan Jezus w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, przeczytam fragment tylko całości. Pan Jezus mówi tak, Jeśli brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli cię nie usłucha, wejdź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo jeśli ich nie posłucha powiedz kościołowi a jeśli kościoła nie usłucha niech będzie ci jak poganin i celnik Ewangelia według świętego Mateusza 18 rozdział wersety 15 do 17 Widzimy tu bardzo prostą rzecz Nie ma tu mowy o jakiejś spowiedzi do kapłana nie ma o jakichś ekskomunikach których może nakładać ksiądz albo biskup ale widzimy bardzo Prostą rzecz. Jeżeli twój brat zgrzeszy, brat, czyli jeżeli inny chrześcijanin, jeżeli wiesz, że ten mężczyzna czy ta konkretna kobieta jest chrześcijaninem, że deklarują wiarę w Boga i oni grzeszą, podejdź i upomnij go w cztery oczy. Pierwszy krok. Drugi krok. Jeżeli Cię nie posłucha, idź po kogoś, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków było to oparte. Jeżeli Cię nie posłucha, powiedz kościołowi. Aby cała społeczność chrześcijan, cała społeczność świętych poznała tą sprawę i wydała werdykt w tej sprawie. Widzimy tu jednoznacznie, dotyczy to konkretnego kościoła, w którym na przykład ty i twój brat jesteście razem, ty i twoja siostra w Chrystusie jesteście razem. To jest bardzo ważne. Nie dotyczy to globalnego kościoła. Bardzo ciężko nam, chociaż wielu dzisiaj chrześcijan ma takie zakusy, aby szukać na przykład jakichś dziwnych nauczań w internecie, a czasami nie dziwnych, ale dziwnych w moim rozumieniu, i wytykać komuś błędy. Ja myślę, że nie chodzi o błędy teologiczne, bo możemy mieć różne zrozumienia, różnych aspektów, ale tu Pan Jezus mówi o grzechu. Żeby zobaczyć kogoś grzech, bardzo często trzeba być. Blisko niego. Oczywiście są grzechy publiczne, są grzechy takie transparentne, których widać od razu, ale zwykle my staramy się ukrywać swoją grzeszność przed innymi. Nie chcemy, aby jakieś nasze złe czyny wychodziły na światło dzienne. Więc jeżeli jesteśmy blisko ze sobą, a możliwe jest to tylko będąc w relacji ze sobą w kościele lokalnym, gdzie spotykamy się na przykład dwa albo trzy razy w tygodniu. Jeżeli widzisz, że ktoś popełnia jakiś błąd albo popełnia grzech, idź, porozmawiaj z nim. I widzimy co dalej, dochodzimy do tego momentu, że jeżeli ktoś nie przyjmuje takich próśb, zachęt do poprawy życia, to należy powiedzieć o tym kościołowi. A jeśli kościoła nie usłucha, nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin. Jeżeli nie usłucha kościoła, traktujemy go jako niewierzącego. Aby to w ogóle miało miejsce, konieczne jest to, abyś trwała, abyś trwała w kościele lokalnym. Po pierwsze, aby, pamiętajmy, nie jesteśmy w kościele po to, aby prowadzić śledztwa na temat czyjegoś życia. To kompletnie nie o to chodzi. Ale zobaczcie, niektórzy porównują drogę za Chrystusem do wychodzenia... Na wysoką górę, na wielki szczyt. Jeżeli wychodzimy na wielki szczyt, czasami może zabraknąć nam siły, czasami może zabraknąć nam wody, czasami może zabraknąć nam pożywienia. I jeżeli koło nas idzie ktoś, to on może nam pomóc. Tak widzę zdrowy kościół, tak rozumiem zdrowy kościół, że idziemy razem, aby sobie pomagać. I czasem takim problemem może być grzech, którego ja sam nie zobaczę, bo jestem zbyt pyszny. Bo jestem zaślepiony w aspekcie jakimś, może swojego życia, a ktoś obok mnie zobaczy. Nie robimy tego z przekąsu, nie, robimy, nie zwracamy uwagi innym na jakieś potknięcia czy grzechy po to, aby siebie wywyższyć, ale dlatego, że kochamy tą drugą osobę i zależy nam na dobru tej osoby. Jeżeli widzimy, że ktoś trwa w grzechu, to zależy nam na tym, aby przestał w nim trwać, bo każdy grzech obraża Boga. Okej, okay, kolejny fragment. Dzieje apostolskie, drugi rozdział. Czytamy w wersetach od 6 do 8 znowu, krótki fragment szerszego tematu, ale nie mam tu czasu nad wszystkim się. Nie mam czasu czytać całości, bo ten film byłby bardzo, bardzo długi. No ale okej, okay, przejdźmy do tekstu. A kiedy powstał tam szum, zeszło się mnóstwo ludzi i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiącego w ich własnym języku. I pytali siebie nawzajem zdziwieni, czy ci wszyscy nie są Galilejczykami, jakże to jest, że każdy z nas słyszy własny swój język ojczysty. Oczywiście wiemy, że to jest zesłanie Ducha Świętego, w momencie, kiedy Żydzi ze wszystkich stron świata przybywają na święto, Duch Święty stępuje, na apostołów i oni głoszą Ewangelię. Wiemy, co było dalej. Piotr wstaje, mówi w bardzo dla nas dziś, powiedzielibyśmy, ostry sposób, zarzuca swoim braciom, Izraelitom, zabiliście Mesjasza. Oni przerażeni tym pytają mężowie, bracia, co mamy czynić. I Piotr mówi: pokutujcie, odwróćcie się od grzechów, dajcie się ochrzcić. I czytamy dalej, dochodzimy do 41 wersetu drugiego rozdziału, czytamy. Ci więc, którzy chętnie przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około trzy tysiące dusz. Przyłączyło się do nich. To nie byli ludzie ochrzczeni i idźcie, radźcie sobie jakoś w życiu, ale przyłączyli się do nich. Więc powiedzielibyśmy dzisiaj po tym chrzcie do tego kościoła w Jerozolimie przyłączyło się trzy tysiące osób. Kolejnym takim dowodem na to, że istniały lokalne społeczności i no, był to wręcz wymóg dla każdego chrześcijanina, by być w takiej społeczności, jest choćby nagłówki listów. Tak często Paweł pisze do świętych w jakiejś miejscowości. Widzimy bardzo wyraźnie w listach apostolskich rozróżnienie na ludzi zbawionych i niezbawionych. Nie wiem, czy kiedyś myślałeś, myślałaś o tym yy, ale ta rzeczywistość w Biblii jest bardzo mocno podkreślana wiele razy. Tak jak w Starym Testamencie widzimy taki podział na Izraelitów i Pogan, to w Nowym Testamencie ten podział dotyczy zbawionych, czyli tych, którzy są częścią Kościoła Chrystusa, Jego ciałem, tutaj na ziemi, i niezbawionych. Pamiętajmy o tym, że musimy wiedzieć, kto jest zbawiony, a kto jest niezbawiony. Pierwszy list do Koryntian siódmy rozdział. Nie będę go czytał, bo czas ucieka, ale możesz zobaczyć. Paweł mówi: inaczej powinniśmy się zachowywać w stosunku, my jako chrześcijanie, do zbawionych, a inaczej jak inaczej do niezbawionych. I oczywiście tu nie chodzi o to, że mamy być z jednych mili dla innych nie mili, ale zachęcam. Zerknijcie tam. Paweł tam bardzo wyraźnie podkreśla. Znaczące różnice w zachowaniu. W skrócie powiem, że chodzi tylko o to, że po osobach niezbawionych no nie możemy oczekiwać, że będą żyli uczciwie i świętym życiem, a po osobach zbawionych powinniśmy oczekiwać tego. Kolejne fragmenty biblijne to jest list do Rzymian, 12 rozdział, list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 10. Dwunasty rozdział, list do Efezjan, list do Kolosan, gdzie widzimy porównanie kościoła jako ciała. Tych fragmentów jest wiele. Mam tu jeszcze jeden z listu do Tymoteusza, piąty rozdział. Paweł pisze tak: do wdów, niech będzie zaliczona ta. Która nie ma mniej niż 60 lat, była żoną jednego męża, znana z dobrych uczynków, jeśli wychowywała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli wspomagała strapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. Widzimy, że kościoły miały, ja... w kościołach było jasne, kto jest częścią tego kościoła, dzisiaj powiedzielibyśmy, kto jest członkiem tego kościoła. Kościoły miały nawet listy wdów. Kościół biblijny powinien mieć starszych. Powinien mieć kilku starszych. Nie zawsze to jest możliwe. Czasami młode kościoły mają jednego starszego, czasem nazwanego pasterzem, pastorem w Polsce najczęściej ale zakładamy, że jest to okres przejściowy. Czasami kościoły, które powstają oddolnie, w ogóle nie mają starszych, ale zachęcamy ich do tego, aby jednak modliły się do Boga i myślały na tym, kogo Bóg postanowił starszym w takiej społeczności, gdyż widzimy, że to jest wymóg. A gdzie to widzimy? Pierwszy list Pawła do Tymoteusza i list do Tytusa. Tam także jest spis tego, Takich jakby wymogów, kto może być starszym, kto nie. Myślę, że ten temat jest znany. Jeżeli nie znasz go, zachęcam, sprawdź sobie w tych listach. Myślę, że ta wiedza jest bardzo ważna. Na koniec, może jeszcze jeden temat, będę kończył. Temat jest bardzo, bardzo rozległy. Więcej może powiem jeszcze. Planuję nagrać dwa odcinki, ale chciałbym jeszcze powiedzieć o kwestii. W sztu i pamiątki, czy wieczerzy pańskiej. Niektórzy chrześcijanie nazywają to sakramentami, inni wręcz oburzają się na takie słowo. Szczególnie ludzie, którzy wyszli z kościoła rzymskiego, to traktują słowo sakramenty jak ogień. Myślę, że niepotrzebnie, ale to nie temat na dziś. Natomiast zobaczmy, chrzest nie jest konieczny do zbawienia. Mówiłem już o tym w innych filmikach, ale jest... Swego rodzaju potwierdzeniem, że dana osoba faktycznie wyznała wiarę, najlepiej aby był sprawowany w kościele, aby chrzczone osoby były chrzczone przez dany kościół i zostawały w tym kościele. My nie praktykujemy chrzczenia ludzi z ulicy, nie praktykujemy tego, że ktoś do nas napisze z innego miasta i my go chrzcimy. Nie, bo nie znamy tych osób. Zachęcamy wszystkich, którzy chcą się ochrzcić, aby szukali społeczności lokalnych we własnych kościołach, we własnych miastach, przepraszam. Jeżeli nie ma takich zdrowych społeczności, to podkreślam, być może warto się przeprowadzić. Do miasta jest kilka miast. My znamy braci i siostry w kilku miastach, które możemy polecić. Czasami też pytamy innych braci, czy znają kogoś, kiedy piszecie do nas z pytaniami o jakąś zdrową społeczność, ale sztu. Nie da się czynić samodzielnie. Oczywiście są ludzie, niestety tak jest, którzy czynią takie rzeczy hurtowo, byle kto się do nich zgłosi, i nie pytają o nic. Sam słyszałem o sytuacjach, kiedy osoby, które na przykład cały czas palą papierosy, chcą być ochrzczone. No pytanie po co? Tak, pytanie po co. A druga rzecz, pamiątka czy wieczerza, no nie da się obchodzić samodzielnie. A jeżeli jej nie obchodzisz, to znowu nie jesteś posłuszny słowom Pana Jezusa. Różni chrześcijanie rozumieją to, rozumieją wieczerze, ale wszyscy zgadzają się w jednym: Pan Jezus powiedział, aby to czynić. To jest nakaz pański. To jest nakaz pański, tak jak mówiłem, różnie możemy to rozumieć, ale omawiam to w innych filmach. Nakazem pańskim jest przystępowanie do stołu pańskiego. Nie da się tego robić samodzielnie. Jest bardzo naciągane, jeżeli ktoś spotyka się na przykład w gronie mąż z żoną. Moim zdaniem, to jak powinien wyglądać kościół, jest w Biblii bardzo klarownie opisane i zachęcam do tego, aby faktycznie każdy z Was, każda z Was, kto nazywa się chrześcijaninem, faktycznie był posłuszny Bogu. Dzisiaj mamy plagę w internecie ludzie, kto, ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, na przykład nauczają, że powinno się przestrzegać szabatu jako sobotniego dnia, w którym się nie pracuje. Jednocześnie ci sami ludzie nie są posłuszni Bogu, ponieważ pamiętajmy, że to przykazanie jest, yy, brzmi w następujący sposób: 6 dni będziesz pracował, siódmego odpoczniesz. Ci chrześcijanie nie chcą 6 dni pracować, ale chcą. Przestrzegać pewnych rytów żydowskich, znowu omawiałem to w innym filmiku. Uważajmy na ludzi, którzy głoszą różne poglądy, a tych poglądów nie ma w Biblii. Dlatego też muszę powiedzieć, żeby uważać na ludzi, którzy mówią, że kościół lokalny ci nie jest potrzebny, że możesz sam się modlić, możesz sam sobie czytać Biblię, bo niestety wielu takich ludzi stało się rozbitkami wiary. Weszli w pewną relację, rozpoczęli swoją relację z Bogiem, ale później ich duchowość czy ich jakaś subiektywność pociągnęła ich w taką stronę, że dzisiaj są może niektórzy nawet bardzo daleko od Boga. Każdemu z nas to grozi, ale w kościele jest łatwiej. Tak jak używałem tej przenośni, tej metafory, tego porównania do wchodzenia pod górę, to dużo łatwiej jest wchodzić nam pod górę ze znajomymi, z dobrymi przyjaciółmi, bo wiemy, że jeżeli się potkniemy, to nam pomogą. Jeżeli skręcimy nogę, to nas może nawet tam zaniosą. I zachęcam do tego, abyś szukał, abyś szukała takich społeczności chrześcijan, którzy żyją blisko siebie, którzy mają relacje, dla których Słowo Boże jest najwyższym autorytetem i którzy chcą podążać za Chrystusem, i którzy, kiedy będziesz w kłopocie, to ci pomogą. Bo chrześcijaństwo to nie są tylko piękne słówka, to nie jest tylko mówienie sobie miłych rzeczy. No niestety czasem trzeba powiedzieć coś niemiłego, ale chrześcijaństwo, moim zdaniem, objawia się w konkretnych czynach. Każdy chrześcijanin jest wezwany do konkretnych czynów, nie do mówienia, Pan Jezus sam powiedział, nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale wejdzie tam ten, kto wypełnia wolę Ojca. Za dzisiaj dziękuję i cóż, i cóż, jeżeli uważasz ten film za rozsądny, za interesujący, może za pomocny komuś, to zachęcam podziel się nim. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze naszego kanału, to zachęcam kliknij subskrypcję. W notatkach do tego odcinka umieszczę linki do innych naszych kanałów, możesz tam zaglądnąć. Bo zwykle publikujemy materiały na kilku kanałach. Przez wakacje było z tym nieco gorzej, ale. Mam nadzieję, że powoli będziemy wracać do stałego publikowania. I cóż, zachęcam, bądźmy, zachęcam siebie i ciebie, bądźmy posłuszni Chrystusowi, także w tych aspektach, a może szczególnie w tych aspektach, które wolelibyśmy, aby Bóg ułożył inaczej, które wyobrażamy sobie inaczej. Zaufajmy Mu i bądźmy Mu posłuszni. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia.